Wola. Dzielnica Warszawy położona w lewobrzeżnej części miasta, niemal przy samym Śródmieściu. Dziś prężnie rozwijające się centrum biznesowe z nowoczesną architekturą. Kiedyś słynęło z przemysłu. Jeszcze całkiem niedawno można było podziwiać jego pozostałości. Ruiny fabryk, starego browaru, przędzalni czy garbarni przeplatały się z nowo powstałymi wieżowcami i blokami, a wszystko otaczała zieleń. W skwerach i parkach ze starymi drzewami spacerowali ludzie, bawiły się dzieci. Być może w jednym z nich czas spędzali także Małgorzata i Zbigniew, młode małżeństwo, które mieszkało w okolicy. Para pobrała się w 1987 roku, a rok później przyszła na świat ich córka Aleksandra. Kobieta zajmowała się domem, a jej męża można było spotkać w okolicznych centrach handlowych, gdzie pracował. Posiadał bowiem kilka stoisk ze sztuczną biżuterią. Towar przez ówczesne kobiety pożądany, tak więc biznes rozwijał się prężnie. Byli dość dobrze sytuowani i nie da się ukryć, że bardzo się kochali. Ale ta sytuacja z biegiem lat zaczęła się zmieniać. I to nie tylko dlatego, że Zbigniew popadł w długi. Kobieta zaczęła zauważać, że nie pociąga męża jak dawniej. Że przestał ją komplementować, zwracać na nią uwagę, poświęcać jej czas. Co ciekawe, nie był jednak zainteresowany innymi kobietami. Nie przychodził do domu spóźniony, nie wyczuwała damskich perfum, nie zauważała śladów szminki. Jej mąż zapraszał do domu kolegów, których otwarcie adorował. Nawet w jej obecności. Nie zamierzał się bowiem kryć ze swoimi skłonnościami. Nie wiadomo, jak tak naprawdę zareagowała na to, gdy po raz pierwszy zobaczyła swojego męża w objęciach innego mężczyzny. Z pewnością była zaskoczona. Ale czy płakała? Prosiła, by przestał? A może cierpiała w milczeniu? Trudno powiedzieć. Niemniej w pewnym momencie do tego przywykła. I co zaskakujące, sama zaczęła brać w tym udział. Z tego co wiadomo, kobieta aktywnie uczestniczyła bowiem w spotkaniach towarzyskich, jakie organizował jej mąż. Zbigniew był osobą bardzo otwartą i kontaktową. Szybko nawiązywał kontakty z nowymi ludźmi, tak więc dość często przyprowadzał ich do domu. Wśród jego znajomych były też osoby duchowne. Odwiedzali ich księża i zakonnice, a do jednego z kleryków jeździli z żoną nawet pod Poznań. Nie sposób określić, czy jej się to podobało. Jak wyzna po latach, godziła się na trójkąty, bo zwyczajnie kochała męża. Mimo tego, że ich rozwiązłe życie stało w sprzeczności z wyznawanymi przez Kościół zasadami, małżonkowie do kościoła chodzili często i chętnie. Brali żywy udział w życiu parafii. Przychodzili ze swoją córką Olą na wszystkie spotkania w związku z jej pierwszą komunią świętą. Śpiewali nawet w kościelnym chórze. To właśnie wtedy, w 1994 roku, na jednej z prób poznali Mariusza. Urodzonego w 1980 roku blondyna o chłodnych, niebieskich oczach. Uzdolnionego wokalnie ministranta, który mnóstwo czasu spędzał w lokalnym kościele. Chłopak pochodził z domu, w którym się nie przelewało. Mieszkał z mamą i jej partnerem. Swojego prawdziwego ojca nie znał. Gdy skończył 14 lat, być może z powodu trudnej sytuacji rodzinnej, wyprowadził się od matki i znalazł ciepły kąt na plebanii u zaprzyjaźnionego księdza imieniem Piotr. Uczył się w technikum samochodowym, ale z tego co wiadomo pasjonowała go nie tylko mechanika. Był szalenie inteligentny i aż palił się do wielu prac. Podobnie jak jego ojczym, chciał bowiem zostać świetnym fachowcem, taką złotą rączką, która potrafi załatać każdą dziurę i naprawić każdy sprzęt. Zbigniew i Mariusz szybko znaleźli ze sobą nić porozumienia, a z biegiem czasu połączyła ich przyjaźń. Zbigniew, jako że był od chłopaka dużo starszy, na każdym kroku służył mu radą i pomocą. Był mu jak ojciec
jak starszy brat. Słuchał, gdy mówił o swoich problemach. Próbował pocieszać, gdy płakał. Znaleźć najlepsze rozwiązanie, gdy miał kłopoty. Kupował mu ubrania i niezbędne sprzęty. Być może dawał też pieniądze, bo Mariusz nie pracował. Po około 3 miesiącach znajomości Mariusz zwierzył się Zbyszkowi z tego, że ma problem. Ksiądz, u którego mieszka, zmienia parafię i nie będzie miał się gdzie podziać. Mężczyzna zaproponował mu wtedy, że zabierze go do siebie. A on, jako że nie miał żadnych wyraźnych planów na przyszłość, bez wahania na to przystał. Nie wiadomo, czy zdawał sobie sprawę z tego, że Zbigniew ma wobec niego nie do końca czyste zamiary. Że owszem, ma zamiar mu pomóc. Wziąć go pod swój dach. Utrzymywać i szkolić w biznesie, bo chłopak od tej chwili miał pomagać mu w handlu sztuczną biżuterią. Ale chce czegoś w zamian. Od chwili, gdy Mariusz wprowadził się do mieszkania przyjaciela i jego żony, zaczęli żyć w swoistym trójkącie. Mariusz pomagał Zbigniewowi w interesach, jednocześnie sypiając z nim i jego żoną Małgorzatą, starszą od niego o 13 lat. W efekcie tej zażyłości, kobieta, która swoją drogą miała już dość fanaberii łóżkowych swojego męża i była nimi coraz bardziej zgorszona, zaszła z Mariuszem w ciążę, a w 1999 roku na świat przyszła Wiktoria. Jej narodziny niewiele zmieniły w życiu tej rodziny. Mimo że wszyscy, łącznie z ich starszą córką Olą, doskonale wiedzieli, że to Mariusz jest biologicznym ojcem dziecka, Zbyszek nie robił z tego wielkiego problemu. Zaakceptował Wiktorię jak swoją i dał jej swoje nazwisko. Z pewnością nie wiedział, albo może nie chciał wiedzieć, że Mariusza i Małgorzatę zaczyna łączyć coś więcej niż tylko łóżko. Że tak naprawdę rodzi się między nimi silne uczucie, które przetrwa wiele lat i wiele bardzo ciężkich prób. Małgorzata coraz bardziej zadłużała się bowiem w młodszym kochanku. Dawał jej przecież to, czego od dawna nie dostawała już od Zbyszka. Uwagę, szacunek i co chyba w tej sytuacji ważne, wyłączność. Bo Mariusz, w przeciwieństwie do jej męża, nie miał żadnych kochanków na boku. Niewinny romans szybko przerodził się więc w miłość, bo i Mariusz czuł, że znalazł tą jedyną. Przy cichej aprobacie Zbyszka przez jakiś czas udawali normalne, niczym nie wyróżniające się małżeństwo wspólnie wychowujące córki. Ale tylko do czasu. Mariusz skończył szkołę i poszedł zaocznie na studia. Wybrał psychologię kliniczną, jako że szczególnie interesował się tematem manipulacji. W jego pokoju walały się sterty książek naukowych o tej tematyce. Mimo pasji, studiów nie skończył. Zamiast tego zatrudnił się w dużej firmie jako menadżer. Być może to właśnie wtedy w jego głowie narodził się plan, by mieć Małgorzatę tylko dla siebie. Zabrać ją z domu Zbyszka, zapewnić jej i ich córce godny byt, zadbać o ich bezpieczeństwo. Dlatego gdy w 2003 roku udało mu się załatwić mieszkanie socjalne, zaczął namawiać ukochaną, by zostawiła męża. Kobieta z jakiegoś powodu nie była na to jednak gotowa. Odmówiła mu kilkukrotnie, ale pewnego dnia zmieniła zdanie. Spakowała wszystkie niezbędne rzeczy i razem z córkami, Olą i Wiktorią, wyprowadziła się do swoich rodziców. Gdy Mariusz się o tym dowiedział, on także wprowadził się do swoich przyszłych, niedoszłych teściów, a z czasem zamieszkał w mieszkaniu, które dla żony i dzieci wynajął Zbyszek. Choć ani Małgorzata, ani Zbigniew nie planowali rozwodu, najwyraźniej żadne z nich nie miało problemu z mieszkaniem osobno. Problem miała natomiast Ola. Dziewczyna była z ojcem bardzo silnie związana. To z nim wychodziła do klubów. To z nim dzieliła przyjaciół. Z nim lubiła spędzać czas. Natomiast Bola, bo właśnie tak nazywała kochanka swojej matki, nigdy nie darzyła specjalną sympatią. Od chwili, gdy z nimi zamieszkał,
nie potrafiła określić jego roli w tej rodzinie. Raz był jak starszy brat, wujek, innym razem jak ojczym, patrząc na to, że był kochankiem jej rodziców i ojcem siostry. Doskonale zdawała sobie bowiem sprawę z toksycznego i chorego układu, w jakim żyją. Ich mieszkanie było małe, dwupokojowe. Jest więc więcej niż prawdopodobne, że wiele rzeczy widziała, wiele słyszała. I choć z oczywistych względów to akceptowała, wcale jej się to nie podobało. Być może czuła, że mężczyzna ma na matkę zły wpływ, że to przez niego odeszła od ojca, że to wszystko jego wina. Dlatego z każdym dniem stawała się coraz bardziej nieszczęśliwa. O tym, co czuje, opowiadała swoim szkolnym koleżankom. Mówiła, że boi się Mariusza, bo nie dość, że ciągle wymusza od jej ojca jakieś pieniądze, to jeszcze odnosi wrażenie, że ją śledzi, że widuje jego samochód pod szkołą. Wiele razy wspominała, że nie dogaduje się z mamą, że ta jej nie kocha, nie poświęca jej wystarczająco dużo czasu, nie wywiązuje się nawet z podstawowych matczynych obowiązków, do których należy pojawianie się na szkolnych zebraniach. Oczywiście Ola zdawała sobie sprawę z tego, że oprócz niej matka musi zajmować się domem, nowym mężczyzną i małą siostrą, ale nie chciała tak dłużej żyć. Tym bardziej, że miała gdzie pójść. Pewnego dnia oznajmiła, że zamieszka z babcią i ojcem. On przejmował się nią bardziej i nie miał problemu z tym, by chodzić na jej wywiadówki. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy relacje Oli z matką były coraz bardziej napięte, Mariusz zaczął spędzać dużo czasu ze swoim o 6 lat młodszym kuzynem Krzysztofem. Chłopak przechodził wtedy bardzo ciężkie chwile. Jego rodzice właśnie się rozwodzili, a on nie potrafił sobie z tym poradzić. Mariusz, tak jak przed laty Zbigniew jemu, próbował pomóc. Nie tylko dawał mu kieszonkowe, ale też starał się poskładać jego życie w jakąś całość. Znaleźć mu pracę, zorganizować dobry start w przyszłość. Krzysztof był mu za to bardzo wdzięczny. Starszy kuzyn był dla niego wzorem do naśladowania, troskliwym opiekunem, na którego mógł liczyć w każdej sytuacji. Dawał mu uwagę i czas, interesował się jego przyszłością i chciał mu pomóc. A to sprawiło, że Krzysztof obdarzył go zaufaniem i bezgraniczną lojalnością. Bez zadawania zbyt wielu pytań spełniał każde, nawet najbardziej absurdalne polecenie. Jak pokaże czas, będzie to miało swoje tragiczne w skutkach konsekwencje. 5 kwietnia 2006 roku. Była druga w nocy, gdy leżący na półce telefon 40-letniego Zbyszka zaczął wibrować. Wciąż na wpół jeszcze śpiący, spojrzał na ekran. Dostał SMS. Spotkajmy się o 11 w moim mieszkaniu na Dzielnej. Pisała była partnerka, a on zanotował to sobie w pamięci i z powrotem zasnął. Choć pora na pisanie SMS-ów nie była może najbardziej odpowiednia, to propozycja spotkania z Małgorzatą jakoś specjalnie go nie zdziwiła. Ich relacje w ostatnim czasie uległy sporemu ociepleniu. Znowu ze sobą rozmawiali. Próbowali wspólnie naprawić relacje Oli z matką. Być może sądził, że i tym razem będą rozmawiać o córce. Dlatego punktualnie o 11, tak jak Małgorzata chciała, pojawił się w wyznaczonym miejscu. Pod blokiem jednak zamiast swojej byłej zobaczył Mariusza i jego ciotecznego brata. Nie spodziewał się niczego złego. Bardzo się jednak pomylił. Zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, cokolwiek zrobić, mężczyźni stali już nieopodal. Kazali mu wsiąść do samochodu i jechać na komisariat, bo Małgosię zatrzymano. Było to kłamstwo. Ale o tym Zbyszek przekonał się dopiero wtedy, gdy Mariusz kazał mu jechać do swojego domu. Mężczyźni od samego początku nie ukrywali, czego od niego chcą. Sprawa była jasna. Ma zrzec się praw rodzicielskich do Wiktorii, dać Małgosi rozwód,
a także podpisać ubezpieczenie na życie opiewające na 2 miliony złotych. Jego beneficjentką miała być Małgorzata. Zbyszek mimo strachu powiedział nie. Mariusz jednak nie chciał tego przyjąć do wiadomości. Nienawidził sprzeciwu. Wiedział, czego chce. Dlatego postanowił zrobić wszystko, by mężczyzna zmienił zdanie. Wysłał Krzyśka do sklepu i został z nim sam na sam. Wtedy skutecznie, bo siłą, przełamał jego opór. Zbyszek odpuścił. Z obawy o własne życie zadzwonił do agenta ubezpieczeniowego i umówił się na spotkanie. Podpisał dokumenty, a gdy agent wyszedł, Mariusz zrobił w domu małą imprezę. Zbyszek przyjął od niego drinka i ze strachu postanowił udawać, że nic wielkiego się nie stało. Wrócił do domu i czym prędzej umówił się na spotkanie ze znajomymi i córką. Był roztrzęsiony i głęboko przejęty. Pokazywał ślady na ciele, wskazywał na szyję, na ręce. Powiedział, że został porwany przez Mariusza i boi się o swoje życie. Wszyscy prosili go o to samo, by trzymał się od tego człowieka z daleka. Powiadomił o wszystkim policję i zgłosił zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zbigniew jednak tego nie zrobił. Bał się, że to tylko pogorszy sprawę, że kochanek żony wszystkiego się wyprze, a potem będzie się na nim mścił. Powiedział mu to zresztą, gdy wychodził. Mariusz nie poniósł więc żadnych konsekwencji i w efekcie kupił sobie czas, którego z pewnością potrzebował. Sprawa z Policą nie była bowiem taka prosta, jak się Mariuszowi zdawało. Myślał chyba, że wystarczy podać dane osoby ubezpieczanej i wpłacić pierwszą ratę. Tymczasem dowiedział się, że Polisa będzie ważna dopiero wtedy, gdy Zbigniew dostarczy szczegółową rewizję finansową i wyniki badań lekarskich. Ta informacja z pewnością musiała porządnie Mariuszem wstrząsnąć. Wzbudzić złość, rozczarowanie i jakąś taką desperację. Niemniej nie mógł przecież nic z tym zrobić. Nie mógł zaproponować łapówki, zażądać, by ubezpieczyciel pominął te ważne kroki. A jeśli nie miał wpływu na czynniki zewnętrzne, musiał zmienić swoje plany i strategię działania. Bo ta cała sytuacja wcale nie oddaliła go od tego, co zamierzał zrobić. Potrzebował tylko nieco więcej czasu. Po kilku dniach, jak gdyby nigdy nic, zadzwonił do Zbigniewa. Powiedział, że bardzo go przeprasza, że chce się z nim pogodzić i w ramach wdzięczności zaprosić na rodzinny obiad. Będzie na nim Małgosia i 18-letnia Ola, która również dostała zaproszenie. Trudno wytłumaczyć, dlaczego Zbyszek się zgodził. Trudno wytłumaczyć, dlaczego zgodziła się Ola. Wiedziała przecież o tym, co zrobił mu kochanek matki. Niemniej na miejscu goście nie zastali Małgorzaty. Nie było zastawionego stołu. Pomieszczenia nie wypełniał zapach pieczonego kurczaka. Nie grała muzyka. Byli za to Mariusz i Krzysztof, którzy czekali na nich pod blokiem. Mariusz powiedział, że obiad odbędzie się jednak w innym miejscu niż planowali. Pojechali na dwa samochody. W aucie Zbyszka jechał Mariusz. Z Krzysztofem pojechała Ola. Po około półtorej godziny dotarli na ogródki działkowe w okolicy Półtuska, gdzie rodzina Krzyśka miała letniskowy domek. Rozmawiali na temat pieniędzy. Mariusz upierał się, że chce jakiegoś ubezpieczenia finansowego dla Małgosi, że Zbyszek powinien sprzedać ich wspólne mieszkanie i oddać jej połowę. 200 tysięcy złotych. Ola przebywała w tym czasie w innym pomieszczeniu. Jako że mężczyźni nie zabrali jej komórki, przez cały czas miała kontakt ze światem. Nie poinformowała jednak o zdarzeniu policji. Być może za bardzo się bała. Przez kilka godzin wymieniała natomiast wiadomości ze swoim chłopakiem. Ze względu na to, że obawiała się konfrontacji z Mariuszem, umówiła się z nim, że będzie dawała znać, gdyby działo się coś złego. Miała przemycić w SMS-ie słowo okej, gdy nie czuła żadnego zagrożenia. Dobrze, gdy zaczynała je czuć. I super, gdy sytuacja nabierała złowieszczy obrót.
Żadnego z tych słów ostatecznie nie użyła. Pomiędzy miłosnymi wyznaniami napisała, że niedługo wróci. I choć to niewiarygodne, wróciła. Około 2 w nocy, 11 kwietnia, Mariusz odwiózł ją do domu jej chłopaka. Dziewczyna przekonała go tym, że miesiączkowała i chciała się umyć. Postawił jednak pewien warunek, że zrobi to tylko jeśli nie wezwie policji i jutro wróci tu z powrotem. Nie mając za bardzo wyboru, Ola się zgodziła. W domku pozostawał przecież jej ukochany ojciec i groziło mu niebezpieczeństwo. Po nocy spędzonej u Piotra kazała mu odwieźć się do Mariusza. Choć była wystraszona i nie chciała tam wracać, nie wezwała policji. Nie zrobił tego również jej chłopak. Po przybyciu do Półtuska, Ola spędziła kilka godzin w samochodzie z Krzysztofem. Mariusz niemal przez cały dzień rozmawiał bowiem ze Zbyszkiem w domku. W pewnym momencie wyszedł i powiedział, że ojciec chce z nią rozmawiać. Ola nie wiedziała, że wchodząc do środka, wpadła w pułapkę, z której nie ma już drogi ucieczki. Na telefon jej chłopaka przyszło jeszcze kilka SMS-ów. Ostatni brzmiał: będę u ciebie przed północą. Niedługo później jej telefon został wyłączony. 16 kwietnia 2006 roku. Nieznany z imienia, znajomy Zbyszka w ostatnich dniach dużo myślał o swoim koledze. Byli ze sobą dość blisko, dlatego wiedział, co się w jego życiu działo. Wiedział, że został porwany, że mu grożono. Na własne oczy widział czerwony ślad na jego czole, na rękach. Widział bruzdę na szyi. Wiedział też, że Zbyszek, pomimo tego, co mu zrobił, pojechał jeszcze raz spotkać się z Mariuszem i miał co do tego spotkania złe przeczucia. Nie ufał Mariuszowi i dziwił się, że Zbyszek dał mu jeszcze jedną szansę, że uwierzył w to, że chce się pogodzić. By upewnić się, że spotkanie tym razem przebiega w przyjaznej atmosferze, 11 kwietnia po południu do niego zadzwonił. Ta rozmowa jednak zamiast go uspokoić, jeszcze bardziej go wystraszyła. Zbyszek co prawda odebrał, ale brzmiał nieswojo, jak nie on, jakby ktoś go podsłuchiwał. Był bardzo zestresowany, a gdy zapytał go o Olę, zaczął płakać i się rozłączył. Później napisał mu jeszcze SMS, że wróci do Warszawy przed północą. Następnie przestał się odzywać. Po kilku dniach przedłużającego się milczenia, mężczyzna postanowił zgłosić zaginięcie kolegi. Udał się na komisariat i ze szczegółami opowiedział funkcjonariuszom wszystko, co wie. Policja niemal od razu rozpoczęła poszukiwania. Już następnego dnia wezwała na przesłuchanie Mariusza i Krzysztofa. Mężczyźni, jak możecie się domyślać, wszystkiego się wyparli. Udawali, że nie wiedzą, o co chodzi, że nie mają pojęcia, gdzie jest Zbyszek i jego córka, że tamtego dnia wcale się z nim nie spotkali. Na ich korzyść przemawiało zeznanie Małgorzaty. Kobieta powiedziała policjantom, że 11 kwietnia Mariusz był z nią w domu. Przez całą noc nigdzie nie wychodził, nie mógł więc zrobić nic złego. Poza tym jest pewna, że jej mąż i córka wyjechali za granicę. Mąż miał długi, musiał uciekać, dlatego ich nie szukała. Uparcie obstawała przy swoim nawet wtedy, kiedy pokazano jej dowody na to, że kłamie. Sprawdzono bilingi z jej telefonu, a wtedy wyszło na jaw, że w nocy otrzymała tajemniczy telefon z numeru Krzysztofa, który dziwnym zbiegiem okoliczności znajdował się w tych samych lokalizacjach, co telefony Oli i Zbyszka, na całej trasie z Warszawy do Półtuska. W następnych dniach policja sprawdziła domek letniskowy, ale nic w nim nie znalazła. To znaczy znalazła, ale śpiwór, kołdra, resztki jedzenia i taśma klejąca to było zdecydowanie za mało, by postawić mężczyznom jakiekolwiek zarzuty. Policja musiała dać im spokój. 2 doby później byli już na wolności. Mariusz mógł triumfować. Nie tylko pozbył się rywala,
ale i nikt go o nic nie podejrzewał. 27 września postępowanie zawieszono, a 28 grudnia niespodziewanie, w wyniku podpalenia od środka, spłonął domek letniskowy. Jedyny dowód na jego winę. Życie mężczyzn wróciło więc do normy. Wiktoria rosła jak na drożdżach. On czerpał pełnymi garściami z ojcostwa, bez udziału Zbigniewa. A Małgorzata w końcu znalazła więcej czasu dla siebie. Od zawsze uwielbiała tango. Mający swe korzenie w Argentynie zmysłowy i ognisty taniec towarzyski. Dlatego zapisała się na kurs do lokalnego klubu Złota Milonga przy ulicy Góreckiej. To właśnie tam poznała Henryka. Wysportowanego, zawsze nienagannie ubranego 55-latka, który choć zawodowo zajmował się projektowaniem linii energetycznych, od małego kochał muzykę, taniec i podrygiwał, gdy tylko usłyszał latynoskie rytmy. Jako że jego żona ani żadna z dwóch córek nie podzielała jego pasji, on także, tak jak Małgosia, szukał kogoś, z kim mógłby szlifować kroki i ćwiczyć nowe figury. Od razu poczuli do siebie sympatię, a regularne spotkania zbliżyły ich do siebie na tyle, że zaczęli się przyjaźnić. Razem wybierali się na wieczorki taneczne organizowane przez klub i jako para startowali w przeróżnych konkursach. Kobieta nie stroniła od opowieści o Henryku w swoim domu. Podekscytowana opowiadała o konkursach, o zawodach. A Mariusz słuchał tego wszystkiego w milczeniu. Jednak tylko do czasu. Bo z każdym kolejnym dniem, tygodniem i miesiącem, świadomość tego, że jego ukochana spędza tyle czasu w ramionach innego mężczyzny, stawała się dla niego ciężarem. Robiła się coraz trudniejsza do udźwignięcia i zaakceptowania. W Mariuszu buzowały emocje. Był o Małgorzatę zazdrosny i to tak szalenie, że nie potrafił tego uczucia okiełznać. Z pewnością próbował z tym jakoś walczyć, ale nie mógł pozbyć się natrętnych myśli. Chcąc, nie chcąc, za każdym razem, gdy wychodziła do klubu, wyobrażał sobie ich razem. Objętych, roześmianych. Serce bolało go niemiłosiernie, gdy oczami wyobraźni widział ich czułe gesty, ciche rozmowy, subtelny dotyk. To, jak wymieniają się uśmiechami, jak na siebie patrzą, umawiają się na randki za jego plecami. Podejrzliwość z czasem zamieniła się w pewność, że Małgorzata go zdradza, a on czuł, że nie może na to pozwolić. Że żadna kobieta nie będzie robiła z niego głupka. Obsesyjnie szukał sposobu, by się od tego dojmującego uczucia zazdrości uwolnić. I widział tylko jedno rozwiązanie. Uznał, że pozbycie się rywala, ze strony którego czuł wielkie zagrożenie, przyniesie mu znacznie więcej korzyści, bo dzięki temu może dodatkowo jeszcze trochę zarobić. Henryk był bowiem bogaty. 7 marca 2007 roku zaczaił się na Henryka pod jego blokiem na Bielanach. Wiedział, że mężczyzna jest na 18 umówiony z Małgosią w klubie Złota Milonga i po 22:30 będzie wracał z zajęć do domu. Dlatego ukrył się w ciemnościach i czekał, wypatrując jego samochodu. Nie wiadomo, jakie myśli chodziły mu wtedy po głowie. Może trapiły go jakieś wątpliwości, a może wręcz przeciwnie. Czuł podekscytowanie. Zastanawiał się, na co wyda wyłudzone pieniądze. Jak zareaguje Małgorzata, gdy jej domniemany absztyfikant nie pojawi się na kolejnych zajęciach. Wiadomo natomiast, że nic, absolutnie nic nie było w stanie go powstrzymać. Bo gdy tylko zauważył Toyotę Avensis należącą do konkurenta, a potem jego samego, najpierw rozmawiającego przez kilka chwil z parkingowym, a później przemierzającego parking w drodze do bloku, zaczął iść w jego kierunku. Gdy mężczyzna podszedł pod swoją klatkę, zgodnie z policyjną hipotezą, Mariusz bezczelnie zagrał na jego emocjach.
Powiedział mu, że jego przyjaciółka pilnie potrzebuje pomocy i jeśli chce jej pomóc, powinien z nim pojechać. Henryk, jako że nie miał powodów, by mu nie wierzyć, najprawdopodobniej zgodził się bez wahania. Mariusz nie był dla niego kimś obcym. Widział go wiele razy wcześniej, jak odbierał Małgorzatę z tańców. Wiedział więc, że jest jej partnerem. Nie podejrzewał go o kłamstwo. Usiadł obok niego i niczego nie podejrzewając, dał się wywieźć w okolice Mławy, położonej 146 km od stolicy. Po przejechaniu tego długiego dystansu, Mariusz niespodziewanie zatrzymał samochód na poboczu. Powiedział, że złapali gumę i muszą wyjść, by to naprawić. Henryk zapewne rzeczywiście chciał pomóc w wymianie koła. Nie wiedział jednak, że Mariusz wcale nie zamierza tego robić. Wbrew temu, co mówił wcześniej, nie planował też zawieźć go do Małgorzaty. Chodziło mu o coś zupełnie innego. Gdy mężczyzna opuścił auto, Mariusz w jakiś sposób zmusił go do podania numerów PIN do swoich kart bankomatowych i numeru do młodszej córki. A potem, gdy ten nie był mu już do niczego potrzebny, po prostu się go pozbył. Szczególnie smutne w tej historii jest to, że Henryk być może uniknąłby tej tragedii. Mówię być może, bo nie da się wykluczyć, że rywal i tak by mu nie odpuścił. Może wybrałby inny dzień. Wymyślił powód, by wywabić go z domu. Niemniej 7 marca, a więc w dniu, w którym doszło do zdarzenia, Henryk mógł konfrontacji z Mariuszem uniknąć. Nie był w najlepszej kondycji. Złapało go jakieś choróbsko, leciało mu z nosa. Być może miał nawet gorączkę. Dlatego rozum, słusznie zresztą, podpowiadał mu, by tym razem odwołał spotkanie z Małgorzatą w Złotej Milondze i położył się spać. Namawiała go do tego jego żona, potem także młodsza córka, ale nie dał się przekonać. Poczucie obowiązku i lojalności wobec partnerki do tańca ostatecznie wygrało starcie z życzliwymi sugestiami i złym samopoczuciem. Mężczyzna po prostu nie chciał, by Małgosia poczuła się zawiedziona. Mariusz tymczasem próbował zyskać na czasie. Doskonale wiedział bowiem, że nieobecność Henryka w domu szybko zostanie wykryta i zaniepokoi jego bliskich, że zaczną się poszukiwania, niewygodne pytania. Kto wie, może i do jego domu zapuka policja, jako że zaginiony przyjaźnił się z jego żoną i widział się z nią w dniu zaginięcia, a nie był jeszcze na to gotowy. Postanowił więc zrobić coś, by to całe zamieszanie, skoro nie mógł go uniknąć, przynajmniej znacząco opóźnić. Nakazał Krzysztofowi jak najszybciej kupić od kogoś sprawny telefon. Gdy go otrzymał, wysłał z niego SMS na komórkę Henryka. Wiedział, że ten zostawił ją w domu i że prędzej czy później wiadomość odczyta córka lub żona. Podszywając się pod inżyniera, napisał, że przeprasza, że nie odzywał się wcześniej, ale ma do załatwienia kilka ważnych spraw, dlatego jeszcze przez 2 tygodnie nie wróci do domu. I choć wiadomość sama w sobie dla obiektywnego odbiorcy nie była w żaden sposób niepokojąca, to Iwonę mocno zastanowiła. I to nawet nie dlatego, że ojciec nic jej wcześniej nie wspominał o wyjeździe, ale ze względu na to, jakich słów użył, by jej to przekazać. Iwonko, ze mną wszystko dobrze, brzmiał początek zdania. Muszę załatwić pewne sprawy i nie będzie mnie przez około 2 tygodnie. Nie martwcie się i nie gniewajcie, że odzywam się dopiero teraz. Całuję tata. Ojciec nigdy nie nazywał jej Iwonką. Tak samo jak właściwie nigdy nie kończył SMS-ów słowami całuję tata. Nie był zbyt wylewny w tych sprawach. Dystyngowany, oschły, zdystansowany, tak. Czuły, nie. Było to do niego tak niepodobne i tak dziwne, że dziewczyna postanowiła nie czekać ani chwili i wraz z matką niezwłocznie udała się z tym na policję. Zgłoszenie zaginięcia przyjęto. Na tajemniczy, przedpłacony numer o końcówce 814 wysłano kilka pytań, na które odpowiedź znał tylko Henryk.
a gdy nie otrzymano odpowiedzi, niemal od razu zabrano się do poszukiwań i do przesłuchania świadków. Parkingowy zeznał, że po raz ostatni widział Henryka przed 23, gdy szedł w kierunku swojego bloku, że od klatki dzieliło go zaledwie kilka kroków. To sprawiło, że śledczy zaczęli wierzyć, że to właśnie tam spotkało go jakieś nieszczęście, że ktoś tam na niego czekał. W międzyczasie, 12 i 13 marca, tym razem na telefon Iwony, przyszły dwie kolejne, bardzo niepokojące wiadomości. Osoba, która je wysłała, podawała się za Henryka. Pisała, że musi oddać dług, że ostateczny termin jest wyznaczony na 13 marca i prosiła, by rodzina przelała na jego konto 50 tysięcy złotych. Policja, sprawdzając numer IMEI, szybko natrafiła na sprzedawcę telefonu, z którego te wiadomości wysłano. Nabywcą aparatu z Lombardu w Pułtusku był niejaki Krzysztof. Kupił go 9 marca o 19:30. Sprzedawca nie miał wątpliwości, że był to on, bo bardzo dobrze go znał. Krzysztof stał się dla policji wtedy głównym podejrzanym. Swoją posturą bardzo przypominał bowiem człowieka, którego 8 marca o 1:24 w nocy zarejestrowały kamery monitoringu przy jednym z bankomatów w Wyszkowie. Mężczyzna wypłacał pieniądze z kart zaginionego. Był ubrany na ciemno, na głowie miał kaptur. Był jednak podobnie jak on szczupły i wysoki. Wypłacił najpierw 3, potem 4 tysiące złotych. Próbował wypłacić więcej, ale bezskutecznie. Jedno z nagrań uchwyciło jego samochód. Było to Renault Kangoo. Numerów rejestracyjnych jednak nie udało się odczytać. Gdy zbadano przeszłość Krzysztofa, okazało się, że był już notowany. Przesłuchiwano go w sprawie niedawnego zaginięcia warszawskiego biznesmena i jego córki. Po nitce do kłębka policja dotarła do Małgorzaty. Była ona bowiem jedną z ostatnich osób, które widziały Henryka w dniu zaginięcia, a następnie do Mariusza, jej partnera. Kuzyna zatrzymanego Krzysztofa, który o dziwo miał identyczne jak na filmach spod bankomatu Renault Kangoo. Co ciekawe, gdy do jego drzwi zapukała policja, z niewiadomych przyczyn zapytał, czy chodzi o Olę i Zbyszka. Szybko stało się więc dla śledczych jasne, że te dwie sprawy łączy znacznie więcej, niż można by przypuszczać. 15 czerwca 2007 roku obu panów postawiono w stan oskarżenia. Mariusza posądzono o uprowadzenie i próbę wyłudzenia pieniędzy od rodziny Henryka, a Krzysztofa o wypłaty z jego kart. Z powodu braku twardych dowodów, dość szybko wypuszczono ich jednak na wolność, z zastrzeżeniem, że mają pojawiać się na komendzie 3 razy w tygodniu. Mimo iż policja przeczuwała, że najpewniej to właśnie oni maczali palce w sprawie Zbyszka i Oli, nie mieli solidnych argumentów, by postawić ich przed sądem. Na ten moment musieli więc odpuścić. Mariusz po raz kolejny mógł odetchnąć z ulgą, jeśli w ogóle czuł jakiś stres, bo tego nie wiadomo. Mógł już nigdy nie wstępować na ścieżkę zła, ale potrzeba zaspokojenia żądzy zemsty, którą od lat nosił ukrytą głęboko w sercu, była od niego silniejsza. 40-letniego wówczas księdza Piotra, otwartego, pomocnego duchownego z kościoła na warszawskiej Sadybie, znał od lat. Poznał go w czasach, gdy był ministrantem na Woli. To on przygarnął go pod swój dach, karmił i ubierał. Wreszcie to on namówił go, by wstąpił do kościelnego chóru. Był więc symbolicznym prapoczątkiem tego, co wydarzyło się później. To dzięki niemu, albo może przez niego, poznał swoją ukochaną Małgorzatę. Potem ich drogi się rozeszły i przestali się widywać. Przez długie lata Mariusz rzadko wspominał księdza. Jednak w 2008 roku coś sprawiło, że przypomniał sobie o swoich traumach. O tym, że Piotr przed laty bardzo go skrzywdził. Rozochocony tym, że mimo swoich czynów wciąż pozostawał bezkarny,
Mariusz postanowił się zemścić. Odnowił kontakt z księdzem i w październiku zaczął się z nim spotykać. 5 grudnia 2008 roku. Tego dnia, podobnie jak wiele razy wcześniej, Mariusz wybrał numer do księdza. Gdy Piotr usłyszał w słuchawce jego głos, podszedł do okna i zaczął przez nie wyglądać, tak jakby kogoś szukał wzrokiem. Po chwili powiedział: jak to jest, że ty mnie widzisz, a ja ciebie nie? Świadkiem tego zdarzenia była jego siostrzenica, która była z nim wtedy w pokoju. Nie wiedziała, z kim wujek rozmawiał. Nie powiedział jej tego, a ona nie pytała. Przeczuwała jednak, że musiał tę osobę znać. Następnego dnia, w sobotę, około 7 wieczorem, ponownie odebrał telefon. Godzinę później, po odprawieniu wieczornej mszy, wsiadł do swojego samochodu i odjechał w nieznanym kierunku. Nagrały to przykościelne kamery monitoringu. Jak Mariusz go do tego przekonał? Jakich użył argumentów? Na co się powołał? Nie wiadomo. Niemniej Piotr już nigdy do parafii nie wrócił. Jego telefon milczał, a proboszcz po wielu próbach bezskutecznego skontaktowania się z księdzem w poniedziałek zgłosił zaginięcie. Czuł, że musiało wydarzyć się coś złego, bo Piotr miał odprawić niedzielną mszę. Z własnego widzimisię na pewno by tego obowiązku nie zignorował. Mimo poszukiwań, księdza nie odnaleziono. Mijały miesiące, a w jego sprawie nie doszło do żadnego przełomu. Nie było świadków, żadnych innych nagrań z kamer. Wszystko zmieniło się w połowie kwietnia 2009 roku, bo właśnie wtedy po raz pierwszy natrafiono na bardzo ważny trop. Zauważono Hondę Accord należącą do księdza. Co szokujące, auto stało zaparkowane zaledwie 600 metrów od kościoła. Policja była niemal pewna, że wcześniej jej tam nie było, że dokładnie przeszukała ten teren. Miała więc nadzieję, że ksiądz wrócił. Piotra jednak w środku nie było. Detektywi niemal od samego początku podejrzewali, że za tajemniczym zaginięciem księdza stoją Mariusz i Krzysztof. Ich uwadze nie mogło przecież umknąć to, że wszystkie cztery osoby, które zaginęły w mieście w ciągu ostatnich kilku lat, były w bliskich stosunkach z byłym ministrantem. Zbigniew i Ola byli dla nich jak rodzina. Mariusz przez wiele lat mieszkał z nimi pod jednym dachem. Henryk był partnerem jego kochanki w tańcu, a ksiądz Piotr był jego przyjacielem z przeszłości, opiekunem chóru w lokalnym kościele. Mariusz przez jakiś czas nawet u niego mieszkał. Czym mu jednak zawinili i dlaczego Mariusz miałby chcieć się ich pozbyć? Pozostawało zagadką. Zagadką, którą śledczy za wszelką cenę chcieli rozwiązać. Wszystkie trzy sprawy pod naciskiem policji połączono wtedy w jedną. Przejęła ją okręgowa prokuratura w Warszawie. Na działania nie trzeba było długo czekać. 14 września 2009 roku Krzysztofa i Mariusza zatrzymano w związku z uprowadzeniem handlarza biżuterią i jego córki. A już dzień później doszło do zaskakującego zwrotu akcji. Wczesnym rankiem o 5:58, po całej nocy spędzonej z policjantami i składaniu wyjaśnień, Mariusz przyznał się do winy. I to nie tylko w sprawie Zbyszka i Oli, ale także Henryka i księdza Piotra. Wyznał, że dwoje pierwszych stało mu na drodze do miłości z Małgorzatą. Ola była matce nieposłuszna, a Zbyszek nie tylko nie chciał dać żonie rozwodu, ale i nie chciał zrzec się praw do Wiktorii, która tak naprawdę nie była jego córką. Był też o Małgosię zazdrosny, bo od jakiegoś czasu znowu rozmawiała z mężem. Obawiał się więc, że któregoś dnia może do niego wrócić. Taka sama motywacja popchnęła go do drugiego czynu. Henryk również był dla niego potencjalnym konkurentem. Tańczył z nią, odwoził po zajęciach do domu. Podejrzewał, że mają romans. Inaczej wyglądała sprawa z księdzem Piotrem.
Na nim zemścił się za to, co zrobił mu w przeszłości. Mianowicie, wykorzystał go i pozwalał na to innym. Mariusz w trakcie wyjawiania swoich grzechów był bardzo wylewny. Rozrysował nawet mapkę z miejscami, w których ukrył ciała i obiecał, że osobiście doprowadzi do nich policję. Jego zachowanie było przy tym wszystkim bardzo nieadekwatne, wręcz niekomfortowe dla słuchających. Mimo iż opowiadał o rzeczach strasznych, nieludzkich, nieakceptowanych społecznie, nie tracił dobrego humoru. Policjanci widzieli na jego twarzy ironiczne, złowieszcze uśmieszki. W oczy rzucał się stoicki spokój i opanowanie. Mężczyzna doskonale kontrolował swoje emocje. Nie drżały mu ręce. Nie uronił ani jednej łzy. Jeden z policjantów wyznał, że Mariusz, mimo iż miał pełną świadomość tego, że czeka go dożywocie, zachowywał się tak, jakby był dumny z tego, co zrobił, albo z tego, że nabija ich w butelkę. Detektywi w tamtym momencie jeszcze nie wiedzieli, że Mariusz gra z nimi w grę. Dowiedzieli się tego jednak już kilka godzin później, bo gdy pojechali w miejsca zaznaczone przez niego na mapie, niczego nie znaleźli, a Mariusz wkrótce odwołał swoje zeznania. Przekonywał wszystkich dookoła, że do przyznania się do winy zmuszono go siłą. W tej sprawie niemal od razu wszczęto śledztwo, ale jego wynik nie był korzystny dla Mariusza. Sąd uznał, że do żadnych nadużyć ze strony policji nie doszło, a Mariusz kłamał, bo chciał ustrzec się przed sprawiedliwością. Ta jednak wkrótce go dosięgnęła. Detektywi bowiem nie dali za wygraną i przez cały czas gromadzili na niego kolejne dowody. Ciążyła na nich presja, bo wiedzieli, że jeśli nie zdołają skutecznie doprowadzić sprawy do końca, Mariusz wyjdzie na wolność i znowu uniknie odpowiedzialności. Przeszukali jego dwa samochody. Liczyli na to, że może uda im się znaleźć coś, co go pogrąży. Jakieś DNA, fragmenty tkanin, może włosy. Niczego takiego jednak nie znaleźli. Co prawda natrafili na przedmioty nieco podejrzane, jak na przykład trytytki, pałki teleskopowe, ciemne ubrania, chusty, kradzione tablice rejestracyjne czy saperkę. Ale nie były to rzeczy, które mogłyby wsadzić mężczyzn za kratki. Tym bardziej, że Mariusz miał racjonalne wytłumaczenie na ich obecność. Twardo obstawał przy tym, że woził te rzeczy ze sobą na wszelki wypadek. Łopatę, gdyby na przykład gdzieś się zakopał, a pałki, gdyby ktoś próbował go napaść czy okraść. Tym, co przykuło uwagę policjantów, było jednak coś jeszcze. Oba auta były nieskazitelnie, wręcz nieprzyzwoicie czyste. Zdecydowanie zbyt czyste jak na codzienne użytkowanie. Pachniały i błyszczały na odległość. Chodniczki były nowe, a bagażniki wyglądały tak, jakby samochody dopiero co wyjechały z salonu. W jednym z nich wymieniono nawet wykładzinę. Nawet specjalne preparaty, którymi potraktowano siedzenia i wykładziny, nie były w stanie wykryć najmniejszych śladów biologicznych. Co zaskakujące, nawet śladów Mariusza i jego kompana. Jakby tego było mało, znaleziono podejrzany pojemnik z silnie żrącą substancją chemiczną. A to w połączeniu z faktem, że Zbigniewa, Aleksandry, Henryka i Piotra jak dotąd nie odnaleziono, dało policjantom wiele do myślenia. 15 grudnia 2011 roku, po długich 5 latach całkowitej bezkarności, Mariusza i Krzysztofa skazano na 5 i 4 lata pozbawienia wolności za uprowadzenie Henryka. Sprawę jednak wkrótce umorzono ze względu na to, że orzekał w niej sąd okręgowy, a nie rejonowy. Nie wyszli jednak na wolność, bo jeszcze tego samego dnia aresztowano ich ponownie. Tym razem oskarżono ich nie tylko o to, co stało się Henrykowi, ale także Zbigniewowi, Aleksandrze i księdzu Piotrowi. Proces, który profesor Ewa G., kryminolog i ówczesny prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, nazwała największym wydarzeniem w całej powojennej kazuistyce,
rozpoczął się w styczniu 2014 roku. Mariusz na rozprawie był niesamowicie spokojny i pogodny. W kraciastej koszuli i okularach nie wyglądał niebezpiecznie. Przypominał raczej poczciwego bibliotekarza, jak określiła to jedna z gazet. Mężczyznę, który znalazł się tu przez przypadek. Dokładnie słuchał i niewiele się odzywał. Jego zimne, niebieskie, przeszywające na wskroś oczy niemal przez cały czas uparcie wpatrywały się w zeszyt, w którym skrupulatnie zapisywał zeznania świadków. Patrzył jedynie w stronę matki, tak jakby tym spojrzeniem dodawał jej otuchy, jakby wierzył w to, że jeszcze dziś zasiądą razem do stołu, że z sali rozpraw wyjdzie wolno. Na widownię, na obecnych na sali innych ludzi, nie patrzył zupełnie. Krzysztof również wydawał się być zupełnie obojętny na to, co się dzieje. W pewnych momentach nawet przysypiał. Proces mężczyzn, jako że nie było ciał, opierał się głównie na poszlakach i przyznaniu się Mariusza do winy. Na ich niekorzyść przemawiały zeznania świadków i rodzin zaginionych. Nagrania z monitoringu przy bankomacie w Wyszkowie, na których widać Krzysztofa i samochód Mariusza. Dwa numery z kart prepaid dla telefonów na kartę o końcówkach 490 i 491, które 11 kwietnia 2006 roku były aktywne w miejscach logowania telefonów Zbigniewa i Aleksandry na całej trasie z Warszawy do Pułtuska. Logowania telefonów i billingi, które świadczyły o tym, że to właśnie te numery dzwoniły na prywatne telefony oskarżonych i telefon Małgorzaty. Komórki, które sprawcy nabyli specjalnie do popełnienia dwóch pierwszych przestępstw. SMS, który Mariusz wysłał na telefon Oli. Pisał, że dziewczyna zostawiła w jego samochodzie torebkę. Odpowiedź, że wróci po nią później, otrzymał jeszcze zanim wiadomość w ogóle została wysłana. I ślad zapachowy Mariusza w samochodzie księdza. Zapach, który zwykle utrzymuje się najwyżej do 7 dni. A przypomnijmy, auto wikarego znaleziono po 4 miesiącach. Badania wykrywaczem kłamstw przeprowadzono. Jednak mimo iż przemawiały na niekorzyść oskarżonych, nie wzięto ich pod uwagę ze względu na to, że mężczyzn zbadano zbyt późno. To nie było jednak wszystko, bo Mariusza w znacznej mierze obciążały także zeznania kuzyna, a zarazem wspólnika. Krzysztof utrzymywał, że jest niewinny, że owszem, brał udział w uprowadzeniu Zbigniewa i Aleksandry, ale nie zrobił im nic złego. Wierzył, że wyjechali za granicę z powodu zadłużenia, bo tak powiedział mu Mariusz. Gdy wyszedł z domku, zmienił się, mówił o Mariuszu. Nie był już taki spokojny jak wcześniej. Mówił szybko, był zdenerwowany. Zawołał Olę. Powiedział, że ojciec chce z nią rozmawiać. Mi kazał gdzieś pojechać i wrócić za 2 godziny. Tak też zrobiłem. Bałem się, więc nie zadawałem pytań. Gdy wróciłem, powiedział, że oni już pojechali i żebym dokładnie wysprzątał domek. Uwierzyłem mu, bo nigdzie nie było samochodu, którym przyjechali. 14 kwietnia poprosiłem moją dziewczynę, żeby posprzątała domek za mnie. Zdziwiła się, bo jej zdaniem wcale nie było tam nieporządku. Krzysztof utrzymywał swoją niewinność także w przypadku zaginięcia Henryka, partnera do tańca Małgorzaty. Przyznał, że na polecenie Mariusza kupił telefon i wypłacał pieniądze, ale nie miał pojęcia, że ich właściciel został uprowadzony. Dzięki jego zeznaniom udało się też ustalić, że w sierpniu 2008 roku Mariusz na stacji benzynowej przy ulicy Wesołej znalazł telefon komórkowy z numerem o końcówce 848. Zeznanie było wiarygodne, bo znalazł się właściciel, który potwierdził, że taki aparat zgubił. Co ważne, to właśnie z tego numeru, 5 i 6 grudnia, potencjalny sprawca dwukrotnie dzwonił do księdza Piotra. Dość szybko ustalono motywy Mariusza. W pierwszym przypadku było to, cytuję, skumulowanie negatywnych emocji wobec patologicznego układu, w który się uwikłał, i wobec Zbyszka.
Mężczyzna bowiem w ostatnim czasie ponownie zbliżył się do Małgorzaty i Mariusz bał się, że kobieta będzie chciała do niego wrócić. Z pewnością chodziło mu także o pieniądze. Chciał przecież, by zapłacił mu 200 tysięcy złotych, połowę wartości mieszkania, będącego własnością małżonków. Ola była najpewniej niepotrzebnym świadkiem. Niemniej mogło też chodzić o jej konflikt z matką. W drugim przypadku była to czysta zazdrość o Małgorzatę, podszyta chciwością. Kobieta spędzała z Henrykiem dużo czasu. Był więc dla niego realnym zagrożeniem. Ponadto był bogaty. Zarabiał kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Dlatego wykorzystując sytuację, zmusił mężczyznę do podania mu swoich pinów do kart, a następnie próbował wyłudzić od jego rodziny 50 tysięcy złotych. W trzecim przypadku był to natomiast odwet za doznane w przeszłości krzywdy. Schemat działań był bardzo podobny. W każdym z nich miało dojść do podstępnego uprowadzenia, uduszenia, a następnie ukrycia lub całkowitego pozbycia się ciał za pomocą substancji chemicznych. Mariusz ma osobowość antyspołeczną. Jest książkowym psychopatą. Jest odporny na stres. Kłamie, manipuluje i nie czuje lęku. Co biorąc pod uwagę, że cechuje go ponadprzeciętna inteligencja, jest szalenie niebezpieczne. Poza tym jest narcystyczny. Brakuje mu empatii. Nie ma wyrzutów sumienia. Stara się przekonywać wszystkich do swoich racji. Ma potrzebę stałej dominacji. Dąży do natychmiastowego zaspokojenia swoich potrzeb, nawet kosztem innych, bo ludzi traktuje przedmiotowo. Ponadto lubi pasożytnicze życie, mówili biegli. Mariusza skazano na poczwórne dożywocie. Odebrano mu prawa publiczne na 10 lat i zobowiązano do zapłacenia 150 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinom ofiar. Słuchając decyzji sądu, Mariusz nie okazywał skruchy. Zachowywał się tak, jakby to wszystko nie dotyczyło jego, tylko kogoś innego. Beztrosko rozglądał się po sali. Uśmiechał do obecnych na sali fotoreporterów. To mógłby być już koniec tej opowieści. Ale jak się domyślacie, nie jest, bo wyrok wkrótce uchylono. Z przyczyn formalnych, jak czytamy na stronie gov.pl. Mariusza i jego wspólnika bronił bowiem ten sam adwokat. A przecież Krzysztof ostatecznie obciążył swoimi zeznaniami Mariusza. Jego prawo do obrony zostało więc naruszone. W maju 2016 roku rozprawa rozpoczęła się na nowo, ale nie wniosła nic nowego. 26 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał poprzedni wyrok. Skazał Mariusza na dożywocie z prawem do zwolnienia warunkowego po 40 latach. Bo jak mówił sąd, cena, którą się płaci za czyjeś życie, może być tylko jedna. Mariusz nie miał wyrzutów sumienia. Nie okazywał skruchy i wręcz można odnieść wrażenie, że rozsmakował się w tym, co robił. Dlatego nie można szukać człowieczeństwa tam, gdzie go nie ma, kontynuował. Krzysztof za pomoc w uprowadzeniu dwóch osób, zacieranie śladów w domku letniskowym i kradzież z kart płatniczych Henryka. W pierwszym procesie został skazany na 9 lat, w drugim na 6. Musiał też zapłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Uznano, że Mariusz był dla Krzysztofa autorytetem. Był od niego uzależniony i przez niego zmanipulowany. Jego iloraz inteligencji był niski, poniżej przeciętnej, a Mariusz był przecież doskonałym manipulantem, klinicznym psychopatą, do tego szalenie inteligentnym. Krzysztof bał się, że jeśli nie będzie robił tego, co kuzyn chce, nie będzie mówił tego, czego żąda, a wielokrotnie ustalał z nim, co ma mówić policjantom, przestanie być jego przyjacielem i opiekunem, a on zostanie sam. Ciekawa w tym wszystkim jest postawa Małgorzaty. Wydaje się, że nawet po tym wszystkim, co zrobił, nie przestała go kochać. Dała mu fałszywe alibi. Wysyłała do niego listy, gdy przebywał w areszcie. Wyznawała miłość. Nie było mowy o przypadku czy dziwnym zbiegu okoliczności. Wszystkie osoby były Mariuszowi znane
i szczególnie bliskie jej sercu. Mąż, córka, partner w tańcu, przyjaciel z dawnych lat. Czy mimo wszystko wierzyła w jego niewinność? Czy była aż tak zaślepiona miłością? A może i ona została zmanipulowana? Może się bała? Może miała syndrom sztokholmski? W jego winę do dziś nie wierzą matki Małgorzaty i Mariusza. Są pewne, że Zbyszek wywiózł Olę za granicę. Że żyją, bo wielu ludzi ich widziało. Twierdzą, że mężczyzna miał powody, by uciekać. Bo nie tylko miał długi, ale też problemy z prawem. Podejrzewano go bowiem o to, że parając się doradztwem kredytowym, wyłudzał pożyczki. Zupełnie inne zdanie ma na ten temat zrozpaczona matka Zbigniewa. Syn był z nią blisko związany. Dzwonił do niej codziennie. Nie wyjechałby bez słowa. Zresztą 18-latka nie miała dowodu i paszportu, a bez tego nie mogła przekroczyć granicy. Był przecież 2006 rok. Ciał Zbigniewa, Oli, Henryka i księdza Piotra do dziś nie odnaleziono. Do dziś nie wiadomo też, czy oskarżenia Mariusza kierowane przeciwko duchownemu były prawdziwe. Ta kara jest za mała. Dopiero w niebie będą osądzeni. Mówiła po rozprawie matka Zbyszka, a zaraz potem z głębokim żalem, łamiącym się głosem, dodała. Chciałam się go spytać, żeby mi powiedział, ale nie pozwolili już. Żeby mi powiedział, co zrobił z Olą. Żeby mi powiedział, gdzie jest moja Ola zakopana. Dziękuję za wysłuchanie tej przerażającej, wręcz niewiarygodnej historii. A teraz pora na ogłoszenie wyniku konkursu sprzed dwóch odcinków. Książkę Przeciwnik wygrywa osoba, której nick pojawił się na ekranie. Zwycięzcę proszę o kontakt na e-mail. historienafaktachpodcast@gmail.com. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.